jeśli chodzi o trendy na śluby i przyjęcia weselne, na ten zbliżający się sezon 2017, to na pewno śluby plenerowe, na pewno oświetlenie jest bardzo istotne i na ślubie, i na przyjęciu. No i to, co ja zawsze podkreślam, czyli no taka personalizacja ślubów i wesel. Każda para młoda jest inna, ma inne hobby, czyta inne książki, lubi inne filmy. Staram się jakby od pary młodej wyciągnąć jak najwięcej informacji i tak zrobić, żeby ten motyw przewodni, żeby ta stylizacja łączyła się właśnie z ich pasją, z tym, co robią na co dzień, z tym, co kochają, żeby każdy, kto wchodzi, nie wiem, do sali weselnej, zobaczył, że no tak, rzeczywiście to Zania i Maciek. Na dzisiejszych weselach oczywiście główny repertuar jest dyktowany w pewnym sensie przez tak zwaną modę, a moda w Polsce jest obecnie na muzykę nowoczesną disco polo, która jest serwowana przez różne stacje radiowe, nowe programy telewizyjne. Oczywiście gramy zagraniczne i większe hity, lata 80., lata 90., Bad Boys Blue, Modern Talking, Bonnie M, Abbe. Tu zmieniła się kultura picia na obecnych weselach, tam jest, to już nie jest tak, że spożywamy tylko czysty alkohol, dlatego też jesteśmy my. Jeżeli ktoś nie lubi czystego alkoholu, nie może go spożywać, ma wybór dosyć dużych drinków, tak więc może przy tym spędzić całą imprezę, niekoniecznie spożywając czysty alkohol. W tym sezonie jest moda na przezroczystości, na tak zwane tatuaże z koronek, czyli takie wzory na ciele, bo tak to fizycznie wygląda. Jest klimat na kolor różowy, a generalnie to myślę, że taka klasyka obowiązuje. Bardziej skromnie, elegancko, klasycznie, a księżniczki wiadomo, zawsze będą obowiązywać, ponieważ to jest takie spełnienie dziecięcych marzeń. Każda dziewczynka o tym marzy, a niektóra właśnie w dorosłości, wykorzystując moment ślubu, realizuje to marzenie.